Myślałeś kiedyś o mordercach? Zapewne z wielu z was myślało. Ludzie mordują z różnych pobudek. Czasami dla pieniędzy, z nienawiści, dla zabawy, czy dla złej sławy. Ale czy naprawdę warto zabić kogoś i pójść za to do więzienia? Pewnie, że nie. Zapewne w tym momencie to wyłączysz. Wolisz historię typu Jeff the Killer. A ludzie są czasem gorsi od tych wymyślonych psychopatów. Teraz pytanie. Dlaczego ludzie wymyślają psycholi, którzy zabijają dla zabawy? Odpowiedź jest prosta. Ludzie chcą myśleć, że ci psychopaci są gorsi od nich. Że nie są tacy okrutni i źli w porównaniu z tymi potworami. Ale tak naprawdę nawet największy wymyślony psychopata świata nie będzie gorszy od nas, ludzi. Nie wierzysz? Wejdź na WP. Ukraińscy separatyści zniszczyli samolot z załogą. Przez pomyłkę. W szkole w USA kolejny zamach. Sprawa pedofilii w 52 krajach. Co o tym sądzisz? Czy nie chcemy żyć w radości? Proszę, miejcie trochę dla tego grzesznego świata litości. Nie zgadzasz się ze mną? Spójrz na Kościół. Niby wspólnota założona przez Zbawiciela. A przecież połowa księży to pedofile. Papież za pedofilstwo wśród księży wini dzieci. Rydzyk zarabia kokosy na emerytach. Teraz tylko usiądź i płacz. Ból innych jest dla nas przyjemny, ale pławienie się nim to za życia zapalanie zniczy. Czyż nie? Zastanów się. Nadal jesteś przy swoim? Że człowiek jest dobry i tak dalej? Że Bóg stworzył nas dobrych i tacy pozostaniemy? Wy teraz wyśmiewacie biedaków. Lecz to przecież biedaków zabierze twój Bóg pierwszy do raju. Zatrucie rośnie szybko jak cena benzyny. Zastanów się. Zgadzasz się wreszcie ze mną? Nieważne. Czuję pieczenie w ręce. Moja krew spływa po niej. Odpływam z tego nędznego świata. Tobie też to radzę. Pośpiesz się, bo ktoś może cię uprzedzić.